dniem wstępu do wystawy, która będzie prezentowana w naszym muzeum w lipcu i w sierpniu bieżącego roku. Jest już kolejna wystawa, którą pani Jola Kuśmierz zdecydowała się tutaj zaprezentować w naszym muzeum. Jeśli chodzi o panią Jolę, to tak się składa, że po raz kolejny prezentuje ona swoje prace tutaj w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie, bo w roku 2018 mieliśmy przyjemność również prezentować pracę pani Joly. Tamta wystawa nosiła tytuł Twarz wielostronna. Natomiast proszę państwa, tak się składa, że od czasu do czasu próbujemy też organizować w Muzeum Kraszewskiego nie tylko wystawy tematyczne związane z Kraszewskim, ale również inne rodzaje wystaw, między innymi wystawy malarskie, dlatego że malarstwo to jedna z dziedzin sztuki, która była bliska sercu Józefa Ignacego Kraszewskiego. On był znany przede wszystkim z literatury, ale Kraszewski to też między innymi malarz, muzyk, osoba interesująca się teatrem i tak dalej. Osoba o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Wystawa będzie prezentowana tutaj w naszym muzeum właściwie od jutra do końca sierpnia bieżącego roku. Moja refleksja jest taka, że oczywiście w inny sposób, ale to już trochę jak gdyby przypomina pewien świat, zupełnie inny podkreślam, ale świat, który zbudował znakomity artysta, znany na świecie, trochę mniej w Polsce, ale polski artysta, Igor Mitoraj. Naprawdę i to jest także bardzo piękny wybór takiej drogi, tej ścieżki, ponieważ on jakby też tak samo, wbrew modom, wbrew jakimś takim pod prąd, ale nawiązując do tych najlepszych tradycji, najlepszych wartości sztuki głównie europejskiej. Dlatego no chylę czoła, że tutaj Wisznica. To dla mnie ogromny zaszczyt. Ja nie spodziewałam się, że będziemy mogli gościć tych wspaniałych gości. No, moich przyjaciół, moich dyrektorów, kolegów. Dwa punkty odniesienia to jest moja wizja, a w zasadzie kontynuacja dyplomu z okresu studiów. Ja postanowiłam wrócić do tego tematu i pokazać swoją wizję sztuki antycznej w nowej, mojej takiej indywidualnej formie. Na obrazie na wystawie znajdują się obrazy z okresu mniej więcej 2 lat. Są to takie wieloformatowe powierzchnie. Tematem tych moich malarskich rozważań jest przede wszystkim człowiek. Jego złożoność i nieoczywistość to jest moja wizja sztuki antycznej na nowo. Barwy, które stosuję, to moje ulubione barwy, czyli błękit, szarość, odcienie czerni, z dodatkiem ciepłych barw. Można powiedzieć, że łączę realizm postaci, w zasadzie rzeźb, z elementami sztuki abstrakcyjnej i być może będzie to mój sposób na kontynuację i rozwój jeszcze tej wystawy. Także ja nie powiedziałam ostatniego zdania. Myślę, że będę próbowała to jeszcze rozwijać. Dzisiaj świętuję 30-lecie mojej pracy zawodowej i artystycznej. Ta moja praca zawodowa to przede wszystkim jest praca z dziećmi. Jestem nauczycielem z wykształcenia, nauczycielem plastyki. Natomiast ta część artystyczna to jest 30 lat, ale w dużej mierze połączone z tym, co robiłam dla dzieci, dla środowiska, a mniej więcej tak około 10 lat, to już zaczynam tworzyć jakby na własne konto. Tak. No tutaj na tym wernisażu znajdują się osoby, którym bardzo wiele zawdzięczam. Są to moje koleżanki, koledzy, dyrektorzy szkół, ponieważ ja pracowałam w wielu placówkach, a zaczynałam od Domu Kultury w Wisznicach. W 1989 roku, czyli bardzo dawno, i zawsze mówiłam, że to praca przyszła do mnie, bo w zasadzie bez mojej interwencji poproszono mnie o pracę w Wisznicach i tak się zaczęło. Potem otrzymałam propozycję zatrudnienia w oświacie, w szkole i te szkoły się zmieniały oczywiście, bo pracowałam w szkole podstawowej, potem w gimnazjum. No i tak się złożyło, że około 30 lat pracy minęło i przeszłam na emeryturę. Za co jestem bardzo wdzięczna i bardzo mile wspominam ten okres pracy z młodzieżą. No i zawsze mówiłam, że mam takie maksymy, o których wspominałam na wernisażu. To jest to, aby nie przejmować się tym, że ktoś jest lepszy. To, że bardzo ważne jest, co nas otacza, co widzimy. Człowiek powinien wiedzieć, po co żyje. To jest ostatnia maksyma. I to zawsze mówiłam dzieciom, że trzeba szukać
jakby analizować swoje predyspozycje, patrzeć w przyszłość. Chociaż czasami życie pisze swoje scenariusze, zupełnie inne, ale to poszukiwanie, po co człowiek żyje, jest bardzo ważne w życiu. I bywa tak, że nawet i w moim przypadku, że miałam zupełnie inne marzenia, co innego chciałam w życiu robić, ale pod wpływem tej maksymy okazało się, że robię zupełnie coś innego. Coś pięknego. To znaczy tak, mi się wydaje, że w tej chwili nie zmieniłabym tego, co robię, nie zmieniłabym zawodu. Myślę, że to była dobra droga, której nie żałuję. No, dowodem na to jest wielu absolwentów, którzy rozmawiają ze mną na temat malarstwa, mówią, że coś tam malują, że jednak wracają do tego, że kółko, które prowadziłam, było istotne. Wiele osób nawet wybiera w tym zawodzie swoją drogę, zostaje absolwentami wyższych uczelni, akademii nawet, tak. Także ja uważam, że ta maksyma jakby spełniła się w moim przypadku, że nie mam czego żałować i mogę się tylko cieszyć. I dziękuję wszystkim, że no, doceniają mnie mimo wszystko, że druga sprawa, że się interesują sztuką. To jest ważne w dzisiejszych czasach, bo sztuka jednak łagodzi obyczaje, jaka by ona by nie była, czy to jest muzyka, czy to jest plastyka, czy zupełnie coś innego. To jest obcowanie z czymś niewymiernym, z czymś, co buduje, co daje refleksję, odpręża, cieszy, buduje. No, tych określeń jest bardzo wiele i to wszystko w moim życiu jakby wzmacnia mnie, buduje do działania też w tym kierunku. Nie przejmuj się i pracuj równo. Rób swoje, dojdziesz do celu, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi.